Miła wiadomość prosto z komendy. W styczniu nastąpił spadek przestępstw w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Nowym Targu zatrzymano dwóch sprawców włamań do piwnic, a w Rabce włamywaczy do obiektów handlowych i odzyskano większość skradzionego mienia. Wzrosła natomiast liczba wypadków drogowych. Było ich 20 w samym styczniu, a dla porównania w styczniu ubiegłego roku tylko 14. Zanotowano 54 kolizje, 28 rannych i 2 zabitych. Co ciekawe, wypadki te miały w większości miejsce wtedy, gdy śniegu właściwie nie było. Chyba jednak biała droga wzmaga naszą ostrożność.